Słyszałem, że grabarz to niezwykły człowiek. Ale nikt nie ostrzegł mnie, że jest również przystojnym mężczyzną. A twoja broda jest taka długa i taka pociągająca. Usilnie bym jej dotknęła, bym zanurzyła w niej palce. Dzięki. Niezbyt często słyszę się takie słowa z ust inkwizytora. Zaskakuje cię, że piękna i inteligentna kobieta jest inkwizytorem? Przekonaj się sam, mój drogi, że nie wszystkie kobiety inkwizycji są samotnymi, zgorzkniałymi i brzydkimi starymi kwokami. Jej głos jest hipnotyczny, a jej oczy... Ja... Czuję się, jakbym był nagi. To okropne. Mogę poznać twoje imię i powód tej wizyty? O, uwielbiam bezpośrednich mężczyzn. Jestem pani Beatrice. Szukam kogoś. Kogoś, kto... Co to za odrażający zapach? Czy to zwłoki? Proszę, przestań tego używać. Ten zapach jest nie do zniesienia. Co? To rewolucyjny i wyjątkowy odświeżacz. Mówisz poważnie? Boisz smród zwłok? Zdecydowanie. Od niego przynajmniej nie uzawiał mi oczy. Jestem rozczarowana. Liczyłam na bardziej ekscytujące spotkanie. Może... następnym razem. Przepraszam, nie powiedziałaś, kogo właściwie szukasz? Heretyków skazanych na święty ogień. Zbiegli z więzienia i uciekli do miasta. Dzięki pomocy starego inkwizytora, który zdradził swoją wiarę i Boga. Chętnie bym pomógł, ale nic mi na ten temat nie wiadomo. Nie przejmuj się, mój drogi. Już mi pomogłeś. Hej, co to było? Pachnę dziwnie. Suszynnymi goździkami i liliami. W pięknym połączeniu z aromatem gnijących trupów. What the fuck? Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro. Powiem szczerze, że chciałem sobie tutaj troszeczkę porobić rzeczy, pozbierać niebieskich pypków poza wizją. Ale dobrze, że miałem BS-a włączonego i dzięki temu mogłem sobie to już przygotować. I tak jak wam powiedziałem, myślę, że zrobię sobie tutaj delikatne cięcie i chyba sobie pójdę drobić jeszcze niebieskich pypków, bo troszeczkę jeszcze nam ich brakuje. Chociaż w sumie niedużo z tego co widzę, 30, tutaj jest trochę jeszcze. Nie no, dobra. Trochę ich jednak brakuje. Opiernictwo... To może jednak nie będę robił cięcia? Chyba jednak nie robię cięcia. Dobra, moi drodzy, no zostajemy. Zostajemy w takim razie. I co? Co my dzisiaj sobie będziemy robić? Myślę, że dobrym pomysłem... Tu mam ten kamień. Ja wziąłem kamień. Wziąłem kamienia. No i kamienio. Jest tu. Dobrym pomysłem będzie dzisiaj zrobić te latarnie, które sobie już postanowiłem od jakiegoś czasu, że będę robił. Więc na pewno też to sobie zrobimy. Co jeszcze? To jest taka, no nie będę oszukiwał, tak moja lightowa seria, więc też nie nastawiajcie się, że to jestem jakoś mega gadatliwy i nie opowiadam jakieś historie niestworzone. Nie. To jest w sumie seria, gdzie sobie, wiecie, odpoczywamy i jakoś tak sobie pykamy. To chciałbym na pewno zrobić sobie też pasiekę. Troszeczkę ją zwiększyć. Trochę miodu wpadło. Nic poza tym. Jest pszczółka. A, wosk pszczeli. Tego nam brakowało. No tak. Nie wiem, czy ja przypadkiem nie mogę wosku pszczelego kupić. To może nie byłoby głupie, wiecie? Dobra, robimy sobie dalej latarnię. Przyjemnie będzie, kurde. Będzie mega przyjemnie. Tymi latarynkami. Tylko widzę, że tutaj już więcej latarni nie ma. Będę też chciał się zapytać o panią Beatrice, która tam nas delikatnie mówiąc nawiedziła.
ale to za chwilę, bo no, myślę, że ten event też z tym obozem, on już się niedługo kończy. Takie mam wrażenie przynajmniej, że on jakiś tam super długi nie jest. Więc no, w sumie o tyle dobrze, bo no, jakoś mnie nie zachwyca ten event, w szczególności, że to jest taki dosyć wymuszony. DLC całe jest takie wymuszone, że wiecie, no musimy non-stop czekać tak naprawdę, nie możemy zrobić tego szybko, tylko musimy czekać. Aż nam wszystko narośnie i nie wiadomo co jeszcze. Dobra. Już chyba niewiele nam zostało tych latarń. Opyknięte. To już w dół chyba nie szło. Tak, to już był tylko i wyłącznie piasek po dwóch stronach, który możemy sobie oczywiście wykopywać. No ale zębiaki chyba chodzą tędy przez układkę. A, jeszcze tu jest latarnia, okej. Okay. Jest latarenka. No i przy okazji widzę, że jest też miód. Jedno miejsce nam się zwolniło, na szczęście. Kolejna latarnia. No i widzicie, sobie nawet zrobiliśmy kółeczko. Chłopaki sobie widzę, że tną to drewno. Zbierajmy to. Kurde, nie mogę tej pszczoły wziąć. 2,73. Mogę chyba dodać kolejnego nawet szybcia. Nowy uchodźca i tu już mamy full. Tu już mamy full, czyli więcej nawet chyba namiotów już nie możemy zrobić. Już mamy na 6. Dobra. Latarnie są. Już latarnia też jest zrobiona. No to chyba jest wszystko już, nie? Tak czy nie? To pozbierajmy miód przynajmniej. No jest to bolące dla nas. Ej, bo zaraz stracimy szansę na mszę. Shiro. Halo. Tak kurde, nie rozpędzaj. To nie tu, to zostawmy tu. Widzicie, człowiek tak się zagadał, zapatrzył. Cmentarz. Stary cmentarz, gdzie on był? Tu jest. Andrzej. No właśnie, my już możemy kupować sobie te lepsze świeczki. Lepsze świeczunie. Oczywiście je sobie wezmę. Wszystkie wykupię. I te też. To zostaw. Nie mamy czasu. To naprawdę nie mam czasu. 4. Kurwa, chyba nie zdążę. Chyba nie zdążę. Zacznij modlitwę. 79, spoko. Zdążyłem. Uf. Nie, no to pięknie działa. To jest po prostu eleganckie. To dobre kazanie, świetnie. No teraz wiary to już nam naprawdę nie zabraknie. Chyba nie zabraknie. Odstawmy sobie to. Może też nie będzie głupio po prostu zacząć wszystko już analizować powoli. No jeszcze ta wiara. Okej. Okay. Zabieramy to. 43 to jest sporo. Zobaczcie ile mamy wiara. A gdzie jest nasza wiara? Gdzie zostawiłem wiarę? Halo, gdzie ja wiarę zostawiłem? Nie wiem. Dobra, tylko tak, pod martwym koniem i widzę, że zostawił nam tutaj jednak.
Mamy przeklapane. Włosy rosną mi w dziwnych miejscach. Spotkajmy się w nocy na klifach nieopodal górskiego fortu. W nocy, okej, czyli coś z Spartorium. O matko. Niedobrze. Niedobrze. Udajmy się od razu do Kryzolda, skoro już tu jesteśmy blisko. Może byśmy zobaczyli, ile kasy uzbieraliśmy w naszym... tym. Kryzoldzie, panna wdzięczka się zgodziła. Na co? A, domyśliłem się. Choradek jest wściekły. Cóż za cudowna odmiana. Masz tu mój sztylet, a przy okazji miałem jeszcze jeden sztylet, ale gdzieś go zapodziałem. Był naprawdę drogi, więc może go sobie poszukać w lesie. Okej. Kurz bojowe, podkowy i żelazne rogi jednorożców. Czy możesz mi pomóc, Kryzoldzie? Muszę stworzyć podkowy bojowe i żelazne rogi jednorożców. Tylko cię Choradryk? Nie, dlaczego pytasz? Bo to, co miesiąc leczy moją głęboką depresję swoimi idiotycznymi żartami. Nie, a to był mój pomysł. Więc co, ty chcesz wyleczyć moją głęboką depresję swoimi idiotycznymi żartami? Chwila, moment. Nie to miałem na myśli. To nie jest żart. Naprawdę potrzebuję tych podków i rogów. To będzie kosztować 25 silverów. I jeszcze drugie tyle, bo zepsułeś mi nastrój. Dobrze, dobrze, zgoda. Tylko się nie złość i przyjmij moje przeprosiny. Oto twoje pieniądze. Wróć jutro, najlepiej wcale nie wracaj. Bla, 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 bla. Dobra, mamy sztylet. Jest git. W nocy nieopodal klifów. Tak, mam się spotkać jeszcze. Możemy coś wykopać nawet. Okej. Okay. Znaczy mamy w ogóle... nieopodal górskiego fortu, tak? To było tu gdzieś chyba. No jakieś klify są faktycznie. To pytanie, czy to jest tu? Kurde. Wydaje mi się, że to była noc. O, no nie ma go. Mimo, że to nie tu. Czekajcie, jeszcze raz. Postacie. Gdzie ty tu byłeś? Gdzie ty tu byłeś? Kolega. Kryzold. To nie on, to nie on, to nie on, to nie on, to nie on. Spotkajmy się w nocy na klifach nieopodal z górskiego fortu. No to tu. Musi być to tu. No ale go nie widzę. Czy wy go widzicie, bo ja go nie widzę osobiście. Być może no dla mnie noc to jest co innego niż dla niego, nie wiem. Naprawdę nie widzę cię. Dla mnie to są jedyne klify nieopodal górskiego fortu. O, dobra. Wagner, gdzie jesteś? Cześć. O kurwa, nie zbliżaj się, mam miecz. Spokojnie, to ja, Wagner. Co ci się stało? Ten napar z muchoblaszkowca. Ewidentnie w legendach wspominali tylko o połowie skutków działania. Napisałem najwspanialszą piosenkę świata. Im bardziej jednak wpatrywałem się w swoją duszę, tym bardziej zmieniałem się w to. A gdy skończyłem piosenkę, oto czym się stałem. Panna wdzięczka na pewno już mnie nie pokocha. O, Wagner, tak mi przykro. Ale było warto. Oto piosenka. Kto tam? To potwór. Próbuję zabić tego biedaka. Nie, tylko rozmawiamy. Brać go. Puśćcie mnie, jestem synem Lorda Komandora. Zabrać go do górskiego fortu. Oh shit. No to już niedobrze. Jak cię dostać stamtąd? Jak cię, kolego, stamtąd wyciągnąć? I on jest synem Lorda Komandora. Za miejsce... to już mieliśmy.
No i co, tylko tyle? Chyba tylko tyle. Dobra, musimy jeszcze iść na pewno do Kryzolda. Do Kryzolda już byliśmy u Kryzolda. Tutaj na pewno chciałem jeszcze zrobić jedno. Polana. Bo ja tam to muszę spalić. Ja tam to muszę spalić przecież, kurde no. Widzę, że zombiak i tak już nosi w sumie. Właśnie, co on nosi? Nic. Nic nie nosi. Znaczy nosi to samo, więc dałoby mu się troszeczkę ulżyć w jego noszeniu. Widzę, że już nie mam też żarcia. Nic a nic. Wypadałoby też użyć w końcu tego oka wiedźmaka. 15,8. Wiecie co, na razie jabłek chyba nie chcę używać. Tak ostateczność w sumie... Przepraszam. Tak ostateczność w sumie z tymi jabłkami. Jabłkami, nie jabłkami, Shiro. Jabłka to nie są jabłka. To nie są jabłka. A nie, to nie są jabłka. Dobra, spalmy ich cholerę. Niby trzy ciała, no jedno na pewno na nas czeka, tutaj dwójka też na nas czeka. Dobra, pyknijmy to w ten sposób. Nie jaraj się. I jaraj się. Jak to za mało energii? Proszę. U mnie energii za mało niemożliwe. Kurwa, latam jak naspeedowany, więc jest nierealne wręcz. Nierealne. No. Kolejne świadectwo pochówku. Idziemy do Panny Wdzięczki, póki jeszcze możemy. Póki pamiętamy. Być może zaraz ten festiwal też pierdykniemy sobie. No. Z okazji to możemy wziąć. Ukochany domek. Spróbujemy te weksle posprzedawać. Ty tego nie bierz. No i 16 nam tutaj wyjdzie ładnie. Bardzo ładnie. Myślę, że też powinniśmy pójść do naszego kolegi. Do naszego kolegi... nie pasterza. Ten co ma pasieki. Można byłoby zobaczyć, co on tam ciekawego nam da. Żuteli nie chce sprzedawać. Pod martwym kuniem. Jest wdzięczka. Cześć kochanie, w czym mogę pomóc? Mam dla ciebie piosenkę doskonałą. Oto twoja piosenka, napisana specjalnie dla ciebie. Pokaż. Och, jak uroczo. Aż mam motylki w brzuchu. Kto to napisał? Taka czysta, niewinna miłość. To prawdziwe wyznanie, uczucia. Rozumie mnie. Napisał ją poeta, który tworzył tutaj, w tawernie. Jest w tobie zakochany. Och, pamiętam go. Był taki nieśmiały. Gdzie jest teraz? No, nie wiem jak to wyjaśnić. Schwytali go strażnicy. Jest w górskim forcie. I w swoim obecnym stanie raczej nie pozostanie długo żywy. Trzymaj mnie, bo chyba zemdleje. Musimy go uratować. Obiecaj mi, że pomożesz. Zdaje się, że to idealna okazja, by astrolog pokazał, jak bardzo mu zależy. Postaram się pomóc, na razie tu zostań. Okej. Okay. Wdzięczka jest 90% już. Dobrze, dobrze. Jakie to są teraz małe pieniądze, naprawdę. Jakie to są mega małe pieniądze. Czeki są imienne, no ale jak te czeki zrealizować u kupca? Nie wiem. Dobra, gadam tę czaszkę, bo tutaj pewnie jest od cholery kasy. Tylko gold? Jaja robicie? Pieśń wdzięczki, 15. No dobra, i możemy to zrobić. Możemy to zrobić, jak najbardziej. Tylko 15 potrzeba ulotek, to nie jest dużo. To nie jest dużo. 15 ulotek mamy 5. Ja bym tu jeszcze napisał kolejne.
I kolejne. Ok. No i mamy. Myślę, że jeszcze wszystkie burgerki i tym podobne też powinny pójść, że tak powiem, na sprzedaż. Siadająca czaszka jest tutaj. Pokaż, co masz na stanie. Burgery. To aż złote. No to w ogóle nie schodzi, ja pierdolę. No nie wiem, co tu się dzieje. Naprawdę mi tu w ogóle piwo nie schodzi. Czy piwo, wino mi w ogóle nie schodzi? No piwo w sumie też nie. To w sumie też nie. Dobra. Ja mogę zrobić jakieś żarełko, takie wiecie, żeby ich tutaj w jakiś sposób ogarnąć. Te obiady trzeba też zrobić w końcu. Kurde, no ja naprawdę nie mam co z tym robić. Miska kiszonej kapusty. Słodkie ciasto nie, filety z ryby też nie. Może coś ugotować tu jeszcze mogę. Dałbym radę te ciasta porobić, ale to nie jest dobre żarcie. To nie jest dobre żarcie. Pieczony łosoś też nie. Ryba po królewsku też nie. Zupa rybna. No też lipa. Moglibyśmy tą pieczoną dynię zrobić w sumie. No ale to też dupa będzie. Dobra, ja mam inny pomysł. Weźmiemy te kotleciki na maksa. Gdając za czaszkę. Zobaczymy, czy te kotleciki w ogóle zejdą. To jest dobre pytanie. Rozmawiaj, pokaż, co masz na stanie. Jeżeli nie zejdą, to nie zejdą. Trudno się wtedy mówi. Tu jeszcze kotleciki są. Ja pierdziele. Ile tego nałataństwa tutaj leży. Dobra. Mamy ten sztylet. I myślę, że też tym byśmy mogli sobie delikatnie zwiększyć prestiż. Zła kolej artefaktów. Może wywołać apokalipsę. Mhm. I do Diga. Digidonga trzeba iść. Trzeba iść do Digidonga. Dobra, panie Dig. Potrzebuję od ciebie pewnej rzeczy. Pewnej ważnej rzeczy. Co do medalionu kapłana? Dig, gdzie jest medalion kapłana? Ukryłem go przed upływem czasu, który wszystko psuje i postarza. Dig, dobrze ci zapłacę za ten medalion. Pieniądz nie ma smaku. Nie to co ciasto, choć czas psuje też je. Ej, potrzebuję gorzały. Zanurzę w niej ciasto, żeby było ze mną już na zawsze. To może zadać mi jakąś gorzałę. Żmi? Albo spróbuję je pędzić sam. A to jest akurat luz. To jest akurat luz blues. W ogóle patrzcie, możemy sobie teraz dzięki temu, bo tutaj jest wolny metabolizm w teorii, nie? Możemy sobie to wyekwipować tu. Mamy teraz efekt wolny metabolizm. Dzięki temu w teorii... Co ja tego nie mam? Dobra, zrobił. Jest wino. Dzięki temu po prostu teraz wolniej nam powinno padać perełką. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, chodźmy jeszcze do kostnicy, bo w kostnicy nam gnije trupek. A wolałbym tego trupka wziąć sobie w całości, nie? Dobra, kostnica. Okej. No jest pan trupek. Panie Trupku, zapraszamy. Być może pan nas uraczy. Nie uraczy nas pan. Jesteś okropny. O Jezu, jaki brzydki trup. No mózg masz dobry. Tylko mózg masz dobry. Ale lipa. Dobra. Tu się ładnie popaliło wszystko.
Tu się wszystko ładnie popaliło. A, miałem Digo widać gorzałe. Teraz nie wiem, czy zdążę. Chyba nie zdążę. Ale to nie szkodzi. On się prześpie po prostu jak człowiek. Nie wiem czemu, ale też mi HP spadło z czegoś. Pytanie z czego? Dobra. Będę chciał się jeszcze przejść na ten teren pod... Au! Już wiem z czego. Jadu! Nie uciekaj mi tu. Zdychaj. Właśnie, tutaj chciałem się przejść po to, żeby pozbierać to, co zostawiłem, nie? Okej, okay, trochę miodu. Jak tam nasze chłopaki żyją? 4,46, możemy coś zrobić w końcu. Tylko co możemy zrobić? Bo widzę, że tu mamy 4 zadowolonych i 2 niezadowolonych. Możemy zrobić elementy płotu do ogrodu. 12 opołów, 24 deski. Dobra. No to możemy to zrobić. 24,12. 24,12. Ale to za chwilę. Jezu, ja muszę definitywnie do tego kolesia na razie wywalić, bo ja mam za dużo tego. Winnica. Ten typek znosi? Nie, on nie znosi już, co jest najlepsze. Już nie mamy nawet co, kurde, robić, no. Nie mamy miejsca na to. Pady rolne są, są. Ja pierdzielę. Nie mam miejsca na to. Totalnie nie mam miejsca. Dobra. Polano, przepraszam. Nie, nie opoły. Opoły to są właśnie te, co braliśmy. Tych, co potrzebowaliśmy w sumie. Obóz uchodźców. Dobra, elementy płotu do ogrodu. Mamy to. Myślę, że my tutaj akurat ten event bardzo szybko zrobimy. Już jak teraz mają żywność i tym podobne, to już naprawdę dają sobie radę. No i fajno, plus 1. Plus 1. I tak, łóżko możemy zrobić, ciekawe. 6 opołów, 8. 8 tych. Boże, jak to się nazywa? Do tego. Torfu. 8 torfu. No to pomożesz nadto. 6 opołów. Dobra. Zróbmy wam już to łóżko. To nie jest łóżko. Nie wiem czemu oni to jako łóżko zrobili, ale okej. Dobra, jedno. Co im teraz pewnie nasiona musimy przynosić? Finansista. Lichwiarz wita nowych gości. Lichwiarz zna pragnienia ich wszystkich. Złoto, srebro czekają już na ciebie, wyciągnij tylko dłoń. Lichwiarz pozwoli ci wykąpać się w pieniądzach. Daj tylko swoje kosztowności, zwłaszcza te złote lichwiarzowi, a dostaniesz w zamian całe bogactwo świata. A jeśli nie mam kosztowności? Och, lichwiarz jest tak dobrotliwy, że i tak da ci swoje złoto. Mówisz poważnie? Brzmi to świetnie. Oczywiście. Oczywiście ty też musisz okazać lichwiarzowi dobroć i zwrócić mu kiedyś pożyczone złoto. Plus nieznaczny, naprawdę drobniutki 1% za każdy dzień. Tylko jeden? Dobrze, daj mi pieniądze. Pomyśl nad tym na razie. Elo, ziomelo. Dobra. Za chwilę, bo też zapomniałem o czymś, co chciałem już zrobić od dawna. Jezu, ja latam jak ten baran. Co to w ogóle jest? Co my tu możemy zrobić? Kotleciki mamy.
ciasto możemy zrobić? Galaretki nie mamy, co jest najgorsze. No torcik moglibyśmy zrobić w teorii, tak? A torty się robi... Nawet mogę zrobić dwa. I teraz nie pamiętam, z czego to było robione. Fuck me. Oj, na pewno słodkie ciasto. To pewne. To pewniutkie. Dawaj szybko, szybko, szybko. Proszę. Zbierzmy sobie delikatnie czas. Okej. Okay. Jedno zrobione. I teraz tak, obiady. Tylko właśnie, bo one muszą być doskonałej jakości, kurde. Ja sobie tutaj w kulki poleciałem. No ale dobra, ciasto daje nam sporo. One muszą być doskonałej jakości. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. Jakiś burger. Są burgery złote, okej. Jeszcze jedna rzecz złota musi być. No, nie mamy w sumie tej jednej rzeczy, jak zrobić. O, naleśniki. Jak zrobić naleśniki? Jak zrobić naleśniki? Musimy kupić mleko i masło chyba. I tu są jeszcze jajka do kupna. Bo mleko jest na północnym zachodzie, z tego co pamiętam. Kurwa, nie mam miejsca, naprawdę. O matko. Dobra, na razie tego nie potrzebuję. Szybko, 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 szybko. Tu jesteś, pani. Pani, nie handluj. Jest. 5. Naleśniki. Pozdro dla kumatych. Hehehehe. Oj, dobra, nie ma szans, nie zrobimy tego. No, zrobimy to na następny tydzień po prostu. Tylko jeszcze chciałem zobaczyć, czy ja u tego kolesia mogę te czeki bankowe wymienić w jakiś sposób. Handluj. Nie mogę. Mogę tylko biżuterię. No, ale to mogę kupić. W sumie nie wiem, czy to by mi nie pomogło nawet, kurde. Obiad. Tutaj tego nie mam. Zamiast... No ale tu burgery tak były chyba, no właśnie, były burgery. No to nie, to wcale mi to nie pomogło. Naleśniki. Gadając za czaszkę, bo oczywiście zostawiłem burgery u niego. Posłuchaj się, pani. Kurwa mać. Ja to jestem upośledzony, naprawdę. Złote. No, już i tak nie zdążyłem. Już i tak nie zdążyłem. Mam nadzieję, że przynajmniej złote. No cóż, dobra, ale będą już te obiady na niego czekać. Głupie jest to wszystko zmienianie i tak dalej. To jest mega naprawdę głupie. Złoty obiad wyszedł, dobra. Kolejny złoty obiad. 5 sztuk potrzebujemy na to. Całe 5 sztuk. Zaporzeczkowy. Dobra. Na razie sobie to odłóżmy. Chociaż kurde, no przydałoby się to zrobić. Przydałoby się to zrobić jak najszybciej, nawet bym powiedział. Już?
Jeszcze jedno, żebym tych naleśników kurwa narobił tyle, że o matko. Przemedytujmy to. Dobra, powinno starczyć. O, kostnica! 95%. On też nic nie ma. Fit. Ale może ma jakieś fajne części ciała. Masz coś ciekawego? 2, 1. Nic ciekawego. Dobra, to się zrobiło. No i co? Chcę to ciasto zrobić. Więc nie mówię, że nie mam słodkiego ciasta. Zrobiłem je. Ja chyba to odłożyłem, prawda? Gdzie to jebłem? Dobre pytanie, gdzie to Shiro jebłeś? Oj. No dobra. Potrzebuję jajek. Potrzebuję jajek. Od Kryzolda jeszcze musimy odebrać... musimy odebrać jeszcze te bojowe opancerzenie. To też pamiętam. Gorzałkę musimy Digowi dać. Kurde, same questy. Jak tak, to nic nie robiliśmy, a teraz patrzcie. Dobra, słodkie ciasto. Ja to myślałem, że to będzie dosyć easy, ale widzę, że nie. Skądże? Skądże znowu. Dobra, to już jest. Mleko niech sobie tutaj leży. Masło też. Naleśniki w sumie też. I potrzebujemy jeszcze trzech ciasta. Mogę zrobić tylko dwa, bo nie mam porzeczki. Dobra, niech się robi dwa już. I porzeczka powinna być na dole? Czy ja porzeczki już nie mam? Odpowiedź brzmi, porzeczki już nie mam. Gorzała do diga jest, więc git. Miejsce mam miejsce. Jezu, to jest tyle do roboty. Tyle rzeczy do roboty, że to jest po prostu aż za dużo. Aż za dużo dla mnie. Dobra, nasionek nie mamy żadnych. Torf sobie odrzućmy. Odrzućmy sobie też to robactwo. Dig już powinien być w teorii online, że tak powiem. Chyba już nawalony. Ale chyba nie. Po tej godzinie chyba jeszcze trzeźwy. Jeszcze. Dobrze powiedziane. Jeszcze. Byłem tam, miałem zebrać porzeczkę. Nie zrobiłem tego. Ja pierdzielę. Wolałem pójść odłożyć tylko torf. I robaki. Dobra. 8 porzeczki. Powinno starczyć. Powinno starczyć. Wyśpijmy się chwilowo. Już chcę mieć, wiecie, to gotowe, zrobione i tyle. I żeby już mi to nie pamiętało się nigdzie, bo ja nigdy nie zrobię w końcu tych ciast. Na szczęście tutaj już jedno zostało. Kolejny obiad. Naleśniki. No chyba, że mi się nie uda, nie? Tam 3% chyba było na to, że się nie uda. Więc jest to prawdopodobne. Złotko, złotko. Złote, dobra. Naleśnik. Okej. Złoto. O 3%. Naprawdę trzeba mieć pecha wtedy. Trzeba mieć wtedy pecha. 4 złote obiady, jeszcze jeden. Powiem wam, jak na początek tak naprawdę tej gry, no to jest to ciężki quest. Mega ciężki, jak na takiego początkującego gracza, który dopiero włącza w sumie gry Keepera. No i jeszcze nie ogarnia tego, nie? Dobra, mamy to. Mamy już te 5 obiadów, niech to już leży.
będzie gotowe do wzięcia, tylko i wyłącznie. Weźmy to piwo. W sumie chyba i tak już więcej nic zrobić nie mogę. Niby tą kiszoną kapustę mógłbym zrobić. Kanapki są niestety potrzebne. Burgerów. Może być ciężko zrobić burgera. Ciasto winogronowe w sumie byłoby do zrobienia. Ej, no właśnie. Ja mam od cholery winogron. To złotych. Kurde, blaszka. Jestem czaszka. Widzę, spokojnie. Totalnie widzę. Ich piwsko sobie tutaj ładnie już leży. Dajmy koleżce jeszcze, pokaż co można stanie. To. Kostnica. Zobaczmy, czy przypadkiem nie ma serduszka tego złego. Nie powiem, byłoby miluśnie. Jest serce złe. Dobra, super. Mamy quest już zrobionego. Okej. Co ja tam miałem? Wiem co. Jeszcze się przejdźmy tylko tutaj, do winnicy. Bo oni też już nie mają co tutaj z tym robić. Wasty pozbierajmy, to pozbierajmy. Wydaje mi się, że szyszki chmielu to będę chyba oddawał. Znaczy sprzedawał, nie oddawał. Albo je przerabiał. Przerabiać może, to też nie jest w sumie głupie. Pojedynczo, serio. O matko. To będzie ciężkie. Co tu robi torf? Proszę bardzo, co tu robi kurwa torf? Dobra. Gadająca czacha, róbmy to, bo... Jak można w nieskończoność. Do diga może najpierw. Mamy wódę? Dig już śpi pewnie. O, jeszcze nie śpi. Zdążymy? Daj mu grzałę. Jeśli wciąż potrzeba ci grzały, wymienię się na ten medalion. Jest czysta? Niech to sprawdzę. Podpal ją. Jesteś pewny? Jasne. Dalej. Juhu, co za ognista kula. Bimber prima sort. Ten swój medalion. Trzymaj się i pamiętaj, ciasto to jedyne. Niech twoje ciasto będzie wiekuiste, Dick. Wydaje się, że to miał być tekst Cake is a lie. Nie wiem, czy znacie to z portala. Portala. Dobra, zróbmy to. I po tych dwóch scenkach zrobimy od razu imprezkę. Let's do it. Daj mu medalion kapłana. Oto medalion, Dick oddał go za grzałę. Gorzały? Trzeba ją było przynieść do mnie. Dowiadam się na tobie. Trzy lata później. A tak w ogóle, to dlaczego niebo nie spada na ziemię? Dzięki prawdopodobnemu Bogu. A wasz mistrz nie potrafi zesłać nawet mrzawki. Stary Digus ma rację. Mistrz nawet nie uzdrawia niewidomych. Co teraz robimy, Digusie? Wyrównajcie włosy, przybierzcie wygląd ponury i za mną. Co o tym myślisz, Kryzoldzie? Dobry żołnierz nie myśli. Dobry żołnierz robi to, co mu każą. Postanowiłem służyć mistrzowi Horadryku. To wystarczy. Popatrz. To mistrz. Spóźniłeś się. Już nie należał do ciebie. W rzeczy samej, Digusie. Nie należał też do ciebie. Należał do siebie samych. Ludzie, pradawny Bóg dał nam słońce i księżyc. Tylko molekuły. Te same, z których zbudowani jesteśmy my. My sami, a nawet pradawny Bóg. Pradawny Bóg przebacza nam nasze grzechy.
Religia sama w sobie jest źródłem grzechu. Nasz Bóg pozwala nie pracować w weekendy. Świetnie. A po co w ogóle pracować? Moglibyśmy zarządzić. Zasiłki dla bezrobotnych. Niech żyje mistrz Ekstra. Hurra, super! Tak narodził się socjalizm. Przebacz im, prawdopodobny Boże, albowiem nie wiedzą, co czynią. Zaczynam się martwić, wciąż nie widziałem siebie. Słuchaj, może nie zawsze byłeś czaszką? To czym innym byłem? Żebrem? Kością udową? Byłeś pewnie facetem albo babką. Babką? W takim razie mam nadzieję, że miałem wystrzałową figurę. Again. Daj mu sztylet legionisty. Użyjmy tego sztyletu i spróbujmy zapomnieć, jak dużo nas kosztował. Ech, jak sobie zażyczysz. Spoczywaj w pokoju, nasz przyjacielu. Twoja droga prowadzi teraz przez pradawny most ku krainie umarłych. Tu się ktoś czai na północy. O rany, znowu to samo. Witaj, Digusie. A to wiem, że jesteś na mnie zły, ale możemy przyjrzeć się sytuacji trochę bliżej? Jasne, czemu nie? Spójrzmy na przykład na akwedukt. Woda. Gdzie jest woda? A, wiem. Nasz Bóg nas opuścił. Nie ma wody, nie ma jedzenia, nie ma niczego. Digusie, czemu ciągle gadasz o tych rzeczach? Mówimy o ideach. Mistrz wszystkiego nas nauczył. Zbudujemy nowy wspaniały świat. O raju. Nowy świat. Spróbuj chociaż odzyskać wodę, Kryzoldzie. Wiem, że wszyscy się ze mnie naigrywacie. Łańcucha nie chce ze mną rozmawiać. Ty też, tato. Nie jestem już twoim ojcem, Heradryku. O rety. Napiłbym się. Chwila. Gdzie mój koniak? Nie znaleźliśmy go. Z poprzedniego grabarza był prawdziwy druh. Zawsze miał pod ręką jakiś napitek. Ależ mieliśmy libację. Często wspominał o swojej rodzinie? Cóż, prawdę powiedziawszy, to okropnie do nich tęsknił. Tęsknisz za nim? Czasem. Skupmy się na robocie. Następny artefakt to... kamera pasa od drwala. I jeszcze coś. Wehikuł mówi o glinianych odłamkach. O co chodzi? Antycznej wazy. Maja Adam. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Grę Dash Shiro. W następnym odcinku oczywiście zrobimy sobie od razu imprezkę. Tak więc trzymajcie się. Teraz jeszcze i hej, hej!